Witajcie, witajcie. 204. odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj naszym gościem Janusz Kudyba, ekspert Polsatu Sport, była gwiazda polskiego futbolu, były trener Miedzi Legnica, człowiek, instytucja. Co tu dużo przedstawiać, co tu dużo i mówić. Janusz, witamy cię serdecznie, po dawnośmy się nie widzieli, nie słyszeli w Niskim Pressingu. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie, witam Was, witam widzów również. I witamy również Maćka. Maciek Matwiej, Polska. Witam cię, Maciuś. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Kochani, 204. odcinek, runda Niskiego Pressingu, a runda jesienna, jeżeli to można tak nazwać, a więc pierwsza część sezonu Fortuna pierwszej ligi jest za nami, a więc czas ją podsumować. Tak jak wam kiedyś obiecaliśmy, uczynimy to z naszym stałym gościem, stałym ekspertem również Niskiego Pressingu, z czego jesteśmy dumni i zaszczyceni z tego powodu, Januszem Kudybą. Ale zanim zaczniemy, może o tej rundzie ogólnie, Janusz, jesteśmy dzień po meczu Miedzi Legnica z Termaliką. Chciałem cię podpytać o ten mecz, bo tą rundę jesienną zakończyliśmy, no nie ukrywajmy, rozczarowującym remisem z Termaliką. Powiedz, jak ten mecz pokazał, że można stracić punkty w meczu, który wydawało się, że już jest wygrany. Jaka taka twoja opinia po tym meczu jest? Bo no. Zgadza się. Myślę, że ten mecz to była taka kwintesencja w futbolu, no bo Miedź praktycznie 3/4 meczu była zdecydowanie lepszym zespołem. Więcej jakości, lepsza organizacja gry, wypracowane sytuacje i potem gdzieś tam w końcówce ta strategia się pokruszyła. Ja powiem w ten sposób, od momentu prowadzenia 2-0 przez Miedź patrzyłem na ławkę rezerwowych, na Radka Belle i cały czas ekspresyjnie pokazywał, wychodzimy wyżej, wychodzimy wyżej. Oglądałem mecz z Tomkiem Brusiło, z prezesem Miedzi Legnica i tak jak powiedziałem, od tego momentu prowadzenia 2-0 dla mnie zdecydowanie zespół Miedzi cofnął się za głęboko i inna sprawa, że też i Termalika grała zdecydowanie szybciej, dynamiczniej, byli bardziej mobilni, mniej czytelni, ale myślę, że przede wszystkim w głowach zawodników Miedzi gdzieś urodziła się ta myśl, że to już jest blisko, że to już jest kwestia tylko czasu dotrzymania, utrzymania tego wyniku. Kilka fajnych kontr Miedź również też wyprowadziła i zresztą Radek Bella też powiedział to na konferencji prasowej, że być może, że za szybko te zmiany zrobił. W moim odczuciu również uważam, że ten zespół dobrze funkcjonował i troszeczkę może za dużo jakości wyciągnął z tego zespołu, a za mało jakości weszło. W związku z tym Termalika poczuła krew, a to jest naprawdę dobry zespół. Mówię, tam jest potencjał, myślę, że spokojnie na pierwszą czwórkę, piątkę w pierwszej ligi, dlatego też wykorzystali, ale generalnie to był mecz zdecydowanie do wygrania i gdyby te dwa punkty były więcej, oczywiście jeszcze mamy w pamięci mecz z GKS Katowice, no to na dobrą sprawę Miedzianka by mogła skończyć tą rundę na pudle, oczywiście tam jeszcze i Tychy mają mecz zaległy między innymi, ale no, duży niedosyt, ale myślę, że winą takiego wyniku była mentalność, była głowa zawodników, że jest 70, tam 4, 5 minuta, I gramy do na więzienia. utrzymanie, kontrujemy, ale zdecydowanie graliśmy w polu karnym i po prostu to się zemściło. Janusz, a zgodzisz się ze mną, że ten ostatni mecz to takie odzwierciedlenie całej rundy? Dobra gra przeplatana mierną postawą, błędy indywidualne, brak koncentracji, w konsekwencji pogubione punkty. Skąd takie wahania Miedzi w całej rundzie? Powiem tak, na tym meczu siedział Wojtek Łobodziński i sobie w trakcie meczu gdzieś tam przypominałem momenty, kiedy on prowadził Miedź Legnica. Oczywiście myślę, że to był dobry ruch Andrzeja Dadeło, jeżeli chodzi o powierzenie funkcji pierwszego trenera Wojtkowi. No, z perspektywy czasu oczywiście awans, oczywiście później to już wiadomo, to już jest kwestia zupełnie inna. Radka Belli również, tylko myślę, że Wojtek Łobodziński miał coś, czego brakuje na pewno Radkowi Belli. Tą bardzo dobrą karierę zawodniczą, ten nos, ten takie wyczucie, instynkt szatni, chemii i myślę, że Radek Belli jest od kilku lat w szatni i w Miedzi Legnica, zna te struktury, zna oczekiwania, zna ten zespół.
I uważam, że brakuje mu jeszcze tutaj tego właśnie doświadczenia, żeby tą stabilizację taką złapać, bo naprawdę są fajne momenty, kiedy Miedź gra bardzo wysoko, kiedy grają intensywnie, kiedy tworzą sytuację. I tak jak Maciek powiedziałeś, na pewno za chwileczkę jest ten poziom wysoki i za chwileczkę to opada, nie, 20-30%. I na skutek własnych błędów, wymuszonych, niewymuszonych przez przeciwnika brakuje tej stabilizacji i formy, i wyniku. Ale myślę, że to właśnie z tego wynika. No też trzeba przyznać, że w okresie letnim, w okienku transferowym, troszeczkę ta szatnia została przewietrzona, zmienił się model gry i tu też trzeba czasu na to. Ja mam taką nadzieję, że teraz zostały w rundzie jesiennej dobre fundamenty położone. Mam nadzieję, że po przepracowaniu okresu zimowego ta Miedź będzie właśnie funkcjonowała na takim stabilnym, delikatnie takim poruszającym się poziomie, ale wysokim poziomie. To przypomnijmy, 18 meczów za nami. Zerknę na ściągę, żeby się nie pomylić. 28 punktów, 7 zwycięstw, 7 remisów, aż 7 remisów, 4 porażki, gole, stosunek bramkowy 28 do 19. Jak tak licząc prostą średnią, to średnia punktów trenera Belli to 1,55. Ósme miejsce, zimujemy na ósmym miejscu. Janusz, jak oceniasz tak to miejsce w tabeli i ten dorobek i te liczby? Czy to jest według Ciebie odzwierciedlenie obecnej jakości, obecnego potencjału tej drużyny? Czy to jest, może jesteśmy trochę za nisko, a może trochę za wysoko? Jaka jest Twoja opinia? No powiem tak, ja zawsze patrzę na oczywiście punkty to jest numer jeden. Miejsce to jest kwestia umowna, bo to miejsce to wiadomo, od 10 Szczególnie zespołu w tej do lidze, szczególnie w tej tak lidze. jest. Ta tabela jest tak spuszczona, że tutaj od Tak. 10 wszyscy patrzą na awans do Ekstraklasy, ale patrzę na ofensywę Miedzi. To jest trzecia ofensywa w pierwszej lidze. 29 bramek z tego, co pamiętam. Jeżeli chodzi o defensywę, 28, 28, 28, pardon. przepraszam. Policzyłem tą trzecią bramkę z Termaliką, która została nie uznana. Ale i trzecia defensywa, jeżeli chodzi również o pierwszą ligę. Także to jest, uważam, dobry wynik. Tym bardziej, że umówmy się, ta liga pierwsza w tym roku to jest, no, co roku tak mówimy, że to jest przeatrakcyjna, ale w tym roku jest wyjątkowo obsadzona przez mocne firmy i myślę, że Paweł, tak patrzyłem właśnie na zwycięstwa, na remisy, na porażki. Tych remisów jest za dużo. Za duże, zdecydowanie. Zdecydowanie. 7 remisów, to zobaczmy, ile punktów nam uciekło. Uciekło nam razy 7, razy 2, 14 punktów. Gdzie by można było być w tabeli? I uważam, że lepiej nieraz postawić na ten frontalny atak, aczkolwiek Radek Bella na pewno często to robił, ale troszeczkę pragmatyzmu myślę w zespole Miedzi też potrzeba. Janusz, a dlaczego my te punkty traciliśmy z drużynami teoretycznie wydawałoby się słabszymi, z drużynami z dołu tabeli? W czym tkwi problem? Ja powiem tak, ja to zawsze mówię jako były zawodnik. Kilka razy grałem jako były zawodnik o utrzymanie się w Ekstraklasie. No, grałem też o Mistrzostwo Polski, o awans, o wicemistrzostwo Polski i tak dalej. I wiem, że te zespoły, które i to bez względu na to, czy się grało 20 lat temu, czy 15, czy obecnie, te zespoły z zespołami, które są wyżej w tabeli, zawsze te 10, 15, 20% tych cech wolicjonalnych dokładają do swoich umiejętności. A umówmy się też, że naprawdę pod względem poziomu to ta pierwsza liga jest na wysokim poziomie. I właśnie nieraz te cechy wolicjonalne, ta myśl w głowie, że mogę polecieć, że jak się wpakuje w dołek, tak jak pakował się w dołek Sosnowiec, o którym przed sezonem typowałem, że będzie na ostatnim miejscu. Nie życzyłem, ale moje gdzieś tam jakieś przewidywania sprawdziły się, to zawsze te 15-20% tych cech wolicjonalnych daje ten dodatkowy kop, ten dodatkowy plus i dlatego właśnie te mecze są właśnie na pograniczu wyniku. Ja Ja już jeszcze trener. dopytam, Maczku, przepraszam, że Tak, ci tak. wejdę w słowo, bo jeszcze chciałem jakby dokończyć temat. Przepraszam Jasne. cię. Janusz, krótkie pytanie. Czy, a propos trenera Radosława Belli,
ty widzisz w tym młodym szkoleniowcu potencjał, to jest to człowiek z trenerskimi papierami na, nie wiem, no, na ekstraklasę? Powiem tak, no, ładnych parę lat już pracuję w Miedzi Legnica. Radek też, kiedy byłem w Akademii, Radek pracował z drugim zespołem. Ja zawsze biorę pod uwagę pracowników, trenerów przez pryzmat pasjonatów, a Radek to jest taki troszeczkę w cudzysłowie zwariowany pasjonat. Jeszcze może nieraz troszeczkę za dużo, bo obserwowałem jego tą fascynację i obserwuję Bielsą i jego Absolutny wydarzenia. zajawkowicz. Tak, i te analizy, wszystko, i nieraz troszeczkę może tego jest za dużo, ale jest to chłopak, który ma przede wszystkim otwartą głowę. I to, co powiedziałem w przypadku Wojtka Łobodzińskiego, miał z tyłu naprawdę kapitalną karierę i to dużo daje. Oczywiście poparta merytoryką chwili obecnej. I uważam, że Radek jeszcze jest na takim stopniu, że dużo się uczy, dużo tej wiedzy chłonie, i myślę, że to jest dobry materiał na trenera, który niekoniecznie musi dzisiaj wyjść w Miedzi, ale mamy Dawida Słuczka, w Warcie mamy Daniela Myśliwca, mamy w Jagiellonii trenera, który przesunął się z roli drugiego trenera na pierwszy i za chwilę to Doskonale skończyło. sobie radzi, tak. Tak, także myślę, że to jest, że Radek ma na pewno, tak jak zawsze określamy zawodników, potencjał, to myślę, że potencjał jest. Kwestia tego, kiedy i gdzie ten potencjał wypali. Wypłynie. Fajnie, że mamy taką Jasne. szeroką generację młodych trenerów. To nas bardzo cieszy. Tak. Janusz, a propos tego potencjału. Trener Bella po przedwczorajszym meczu z Termaliką powiedział, że, cytuję, zimą nie chciałbym rewolucji, bo już mamy w szatni zespół, który może zrobić krok do przodu. Może jeden, dwóch, może jedno, dwa nazwiska dla odświeżenia szatni, ale zobaczymy, czy będzie nam to potrzebne. Koniec cytatu. Janusz, czy tak naprawdę potrzebujemy tylko odświeżenia, czy potrzebujemy wzmocnień? Bo jak patrzę na obronę naszą, na środek pola czasami, to wydaje mi się, że no jednak jest jakiś problem w tej drużynie, że nie do końca jest ten potencjał, który powinniśmy mieć, myśląc o awansie. Ja jestem zawsze zwolennikiem do kooptowania świeżej krwi po każdej rundzie, bez względu na wynik osiągnięty. I uważam, że bez względu, czy zespół jest na pierwszym, czy na trzecim, czy już nie mówię tam na last 18, to każda szata potrzebuje wzmocnienia, świeżej krwi. I tak jak teraz patrzyłem sobie w trakcie meczu z Termaliką wzrostowo, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu zawodników ponad prawie po 1,90 m. I to jest naprawdę też atut. Dużo mamy dośrodkowań. Między innymi te bramki padały. Brakuje mi troszeczkę takiego bardziej, mówię, w akcjach ofensywnych takich podań prostopadłych, przeszywających przez linię obrony, bo często przeciwnicy Miedzi przyjeżdżali i tak jak Odra Opole, która chroniła się w 10 na 20 metrach, a 3 kontry wyprowadziła i mecz wygrała, ale takie mecze też się zdarzają. Dlatego uważam, że do każdej do linii obrony, do linii pomocy, do linii ataku potrzebny jest uzupełnienie. To może nie jest dobre zdanie, bo ta kadra Wzmocnienie naprawdę jest konkurencji. pana, jest sporo zawodników o różnym potencjale. Ale trzech zawodników, tacy, którzy wejdą w te buty i jeszcze podniosą tą jakość zespołu. Myślę, że znając Andrzeja Dadełę, nie poskąpi grosza, bo warto w takim momencie do tego zespołu dołożyć jeszcze takie, ja to zawsze mówię, trzy klocki do tego domina, żeby to ładnie zaskoczyło i po odpowiednim okresie przygotowań, no, miejsce powinno być groźne. Ale to bardziej, dobrze Cię zrozumiałem, bardziej wzmocnienia niż odświeżenie, tak? Tak, zdecydowanie Jasne. tak. Ja wiem, myślę też, że co miał na myśli Radek Bella, że taką wypowiedzią też trener chce zbudować mental, chce sobie zaprocentować w jakiś sposób w okresie przygotowawczym, ale wiem z doświadczenia zawsze, że mówię, nigdy trener nie jest, zresztą parę razy to mówiłem, paręnaście może, nie jest trener nigdy w stanie tak zmobilizować zawodnika walczącego o pierwszą jedenastkę, jak naprawdę świetny konkurent, który siedzi i cię naciska cały czas i patrzy, żebyś tylko
wskoczyć w twoje buty i po prostu podnieść jakość zespołu. Dlatego uważam, że przy tej konkurencji, przy tej walce na wiosnę o pierwszą ligę, przy tylu firmach i naprawdę wielu jakościowych zawodników, no to jest no, konieczność. Okej, okay, Janusz, teraz chcielibyśmy Cię trochę podpytać, bo zawsze cenimy sobie Twoje uwagi, Twoje obserwacje. W takim razie tak, jeżeli patrząc na całą tą pierwszą część sezonu, trochę indywidualnych ocen. Kto z naszej drużyny Cię rozczarował, chyba że nikt, a kto Cię zachwycił, no nie wiem, przy którym nazwisku postawiłbyś plusik, może jakaś niespodzianka dla Ciebie, odkrycie tej rundy. Masz takie przemyślenia? Znaczy, przede wszystkim, no myślę, że to nie Może jest. tak, poniżej swoich możliwości albo powyżej. Tak. No myślę, że na pewno in plus zaskoczył Kamil Drygas, bo no nie grał na pozycji. Pamiętam go spokojnie Szczecin, to był zawsze gdzieś taka ósemka, dziesiątka, gdzieś tam schodząca. Znalazł dobre miejsce Radek Bella. Uważam, że 9 bramek w takim zespole to naprawdę jest dobry wynik. Tym bardziej, że współpracował z partnerami, brał taki agresywny udział w wysokim pressingu. Na pewno to jest na plus. Na pewno myślę, że dwójka środkowych obrońców, Mioskowicz i Hogenhout, myślę, że zanotowali dobrą rundę, ale to, co powiedział Maciek, też uważam, że dla wzmocnienia, dla rywalizacji, tam jeszcze jest facet potrzebny, który potrafi wprowadzić tą piłkę z linii obrony i myślę, że taki gość by się tutaj przydał. Też brakowało mi tutaj w środkowej linii zawodnika takiego operującego dobrze piłką. Damian Trąd zagrał sporo tych minut w tej rundzie, ale to nie był ten trąd z poprzedniego sezonu albo z sezonu, kiedy Sprzed Wojtek Łobodziński nie chciał mu się pastwić nad Krzyśkiem Drzazgą, bo on już dostał tyle drzazg po tym meczu, po tej sytuacji, że rzeczywiście no, jego całokształt tej rundy no, nie był najlepszy. Powiem jeszcze tak. Jeżeli chodzi o in plus, to na pewno dwójka skrajnych pomocników. Na pewno Antonik i na pewno z drugiej strony Michalik, Damian i Michalik. Michalik. Tak jest, tak jest. Naprawdę świetnie to wyglądało. Nawet w tym meczu Antonik miał parę takich fajnych, dynamicznych akcji. Tak patrzę po asystach, po strzelonych bramkach. Michalik 5, Antonik 3. Myślę, żeby te statystyki były jeszcze większe i ten bardziej urozmaicony, taki ofensywny styl gry, to ci zawodnicy są w stanie jeszcze dać więcej zespołów, zarówno indywidualnie, jak i dołożyć po prostu asyst. Jasne, a powiedz mi coś, jak widzisz wprowadzenie tego młodego Wiktora Bogacza przez trenera Skrobacza? Młody 19-latek, no, z akademii, z drugiego zespołu tak naprawdę. Jak mamy to rozumieć, to stawianie na akademię? To też taki sygnał dla tej młodzieży, że jednak trener z pierwszego zespołu ma w orbicie tych młodych chłopców? Powiem tak, no na pewno ma świetne warunki fizyczne, bo naprawdę jest dobrze zbudowany. Ja zawsze z perspektywy czasu i pozycji, na jakie grałem, to zawsze mówię, że takiego chłopaka trzeba dobrze połamać. Oczywiście w cudzysłowie. Trzeba mu zrobić dobrą koordynację, trzeba go potarzać, oczywiście też w cudzysłowie, bo oprócz wzrostu to jeszcze trzeba, musi być gibkość, musi być zwrotność, musi być taka elastyczny. Pamiętam Zagłębie Lubin młodego Białka, kiedy wchodził w Ekstraklasie, podobny był. Potem ta praca indywidualna przyniosła efekty, poszedł do Bundesligi. Wiadomo, że gdzieś tam w jakiś sposób potem kontuzję wyeliminowały go na jakiś czas. Pamiętam Patryka Makucha. Też facet, który słuszna budowa. Myślę, że to jest dobry kierunek. Poza tym umówmy się. No, każdy teraz szuka bramkostrzelnej dziewiątki. Mamy Masfelda, który nieźle w jakiś sposób się pokazał. Ale mówię, no, takiego młodego chłopaka najpierw trzeba go obudować, żeby go potem wstawiać, bo akurat w takich momentach, kiedy wchodzi niby przy pozytywnym wyniku, za dużo widać jego jeszcze niedoskonałości, żeby zamiast tego chłopaka zbudować, to on sobie potem obejrzy te fragmenty, które gra i powie, ile jeszcze mi brakuje. I nie zawsze to zadziała
w jakiś sposób pozytywnie. Motywujący. Tak. Janusz, odchodząc od Miedzi, właściwie ostatnie pytanie o faworytów Fortuna pierwszej ligi. Czy Arka Gdynia to taki pewnik już do awansu? Absolutnie nie. No już ładnych parę lat komentuję tą pierwszą ligę, jeszcze rozmawiam z trenerami i powiem tak, po zmianie trenera w Wiśle Kraków, ale to jest oczywiście obligatoryjny zespół, który powinien walczyć, ale dla mnie takim cichym faworytem jest GKS Tychy. A to nie dlatego, że to jest GKS Tychy, tylko dlatego, że obserwowałem pracę trenera Banasika, kiedy pracował w Radomiaku. Pamiętam, komentowałem mecz już o awans do Ekstraklasy w Grudzisku. Przegrał 2-0 z Wartą Poznań i od razu po meczu powiedział, że za rok awansuje. I jeździłem do Radomia, jeździłem, wiele meczy obserwowałem. I to jest trener, który sobie coś zaplanuje, to po prostu To zrealizuję. tak jest, to zrealizuje. I tak powolutku, powolutku, powolutku nagle tych są na drugim miejscu. Mają jeszcze mecz zaległy. Oczywiście tam jest tych zespołów. Myślę, że i nawet i Termalika, mówię, Wisła Kraków. No, jest zespołów. Arka na pewno jest zespołem, który uważam w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o potencjał zawodników, plus oczywiście osoba Wojtka Łobudzińskiego, który już ten manewr w Legnicy przerabiał, ale myślę, że jest za wcześnie, żeby kogoś nobilitować na to, że już będzie awans albo jestem 100% faworytem. Na pewno nie w polskiej pierwszej lidze. Janusz, to ja z kolei chciałem podpytać o dół tabeli, bo tam równie ciekawie. Zagłębie Sosnowiec jest pod Beskidzie Bielsko-Biała. Dwie no naprawdę bardzo poważne firmy na miejscach spadkowych. Powiedz mi, czy kibice śmieją się trochę z Zagłębia Sosnowiec, że ten Sosnowiec to trochę taki stan umysłu. Nowy, piękny stadion, solidne wzmocnienia latem, które robiły wrażenia. Powiedz mi, kiedyś, ja wiem, że to były trochę inne czasy, inny piłkarz, inny zespół, ale pracowałeś też w tym klubie, doświadczyłeś tej atmosfery. Powiedz mi, powiedz tak w skrócie może nam, co według ciebie jest tam nie tak? Co tam nie gra w tym Sosnowcu? Bo to jest fenomenalne, że drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Powiem tak, jak powiedziałem, no, przed każdym sezonem gdzieś w Polsacie jest taka mała ankieta, kilka pytań i padło pytanie o zespół, który zakończy na ostatnim miejscu, bo będzie w kryzysie. Powiedziałem, że to będzie Zagłębie Sosnowiec. Nie dlatego, że jestem prorokiem, ale tam, tak jak mówisz, no, krótko pracowałem, też wysypałem się w jakiś sposób. I teraz jest rzeczywiście no, piękny stadion. Tam naprawdę atmosfera jest po prostu kibice, bo są tradycje, jest dobry budżet. Naprawdę jest dobry zespół. Nie chciałbym I kilku dobrych uderzać piłkarzy. w szefów klubu, ale no, umówmy się. Tak jak w Podbeskidziu zmieniono teraz prezesa, tak w Zagłębiu Sosnowiec częste zmiany, nie tylko prezesów, również trenerów. No po prostu nie ma stabilizacji. Myślę, że w każdym ośrodku się będę mówił o Puszczy Niepołomice, bo to jest taki jaskrawy przykład. Trzeba ustabilizować przede wszystkim na tych najwyższych spotkach, że tak powiem, tą władzę. I ta władza potem, ten schodek niżej, musi zadbać o sztab szkoleniowy, który będzie miał pomysł na to. A w Sosnowcu, no. Szkoda tego potencjału, bo był naprawdę, jak powiedziałem, budżet, piękny stadion, bo byłem kilka razy, komentowałem, atmosfera, ale no, trzeba zmienić to zarządzanie i myślę, że to jest numer jeden powód, który no, w chwili obecnej Zagłębie jest no, w ciężkiej sytuacji. Do głębiej Podbyski gdzie spadną? Myślę, Jak to że twój typ? w pierwszej lidze wszystko się może zdarzyć. Dobrze, że dożyliśmy takich czasów, że to wszystko decyduje teraz na boisku i nikt nie powiedział, że po przypracowaniu okresu przygotowawczego Zagłębie nie odpali, ale tak jak powiedziałem, no, mamy przykład w Śląsku Wrocław, gdzie pewne rzeczy szybko poukładano i nagle z gościa, który leciał głową w dół z 10. piętra, nagle zatrzymał się 3 metry przed i pofrunął jak Batman na wysokość znowu z 10. piętra. Także w porcie Tak. wszystko możliwe. Ja życzę Zagłębiu, żeby tak było, bo mówię, krótko pracowałem, ale pracują tam fajni ludzie i szkoda było po prostu takich ośrodków. Janusz, bardzo Ci dziękujemy za to podsumowanie tej pierwszej części sezonu.
Dziękujemy Wam, kochani. Był to ostatni odcinek Niskiego Pressingu w tym roku. Zobaczymy się już w nowym. Przy okazji, kochani, wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i dobrego 2024 roku. Janusz, Tobie też oczywiście składamy serdeczne życzenia. Tak jest, ja szczerze dziękuję, tak jak również Ty, Paweł i Maciek. No przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt i obyśmy się szybko spotkali w nowym sezonie i byli zadowoleni nie tylko ze zdrowia, ale i wyników sportowych. Dokładnie tak, dobrej Tego pracy sobie Tobie, bo życzmy, sezon super. rusza już w lutym. Także te krótkie przerwy zimowe się skróciły, Janusz, w porównaniu do tego, do czasów, kiedy Ty grałeś jeszcze, kiedy byłeś zawodnikiem, kiedy to po 4 miesiące miałeś laby. Chociaż nie laby, biegałeś po górach mocno wtedy, bo to tamte Oczywiście, no czasy. my trenowaliśmy z piłkami, ale do końca lutego z lekarskimi, także dopiero na początku Tak. żonglować piłkami. Tak. A w ramach odpoczynku biegaliście po śniegu, także to takie to były czasy, Inne taka realia, była inne czasy. filozofia. Dziękujemy Tak to bardzo. wyglądało. Dziękujemy bardzo Wam, Janusz. Dziękujemy Wam, Dzięki, kochani. Janusz. Hej, miecz. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie w takim razie. Dzięki. Wesołych świąt.